Witamy wszystkich z tej strony Forum Młodych Dyplomatów. Ja się nazywam Jakub Wolf, jestem przedstawicielem owego forum razem z panią Agnieszką Bryc, profesorką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przede wszystkim znakomitą ekspertką z dziedziny polityki Izraela, spraw Izraela oraz wszech obecnie panującej w mediach Rosji. Poruszymy temat funkcjonowania Izraela obecnie, jak i w przyszłości, co na co się przekłada. Także witam panią serdecznie i zacznę Dobry, od razu dziękuję. od pierwszego pytania. Czy obecna sytuacja na linii Hamas i Izrael, z czego wynika? Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pan mnie awansował na profesor. Ja jestem skromną, tak zwaną doktorzycą, czy doktor w starym wydaniu, więc rozumiem, że to jest taka dobra wróżba na przyszłość, że to pójdzie w taki jakby proces habilitacji pójdzie tak szybko, że on będzie wręcz niezauważony i kiedyś będzie mógł mi pan faktycznie przedstawić już tak na tak zwanym legalu profesor Bryc. Ale na razie zasilam grono doktorskie, które jest, nie chcę tutaj dokuczać moim kolegom profesorom, ale my jesteśmy zwarci bardziej, lepsi, pracujący intensywnie. Więc tak, jakby to tak wygląda, ale już tak wracając do pana pytania, skąd się to wszystko wzięło, tak? Tak, zgadza się. Jak obecny konflikt przekłada się na to, jak się wszystko w tym samym Izraelu oraz Palestynie, że tak powiedzieć, zaogniło ostatnimi czasy jeszcze bardziej? To tak na dzień dobry, jeżeli przyglądamy się sprawie wojny w Gazie, to powinniśmy wiedzieć kilka takich podstawowych rzeczy, żeby nie popadać w takie bardzo jednoznaczne czy emocjonalne oceny tego, co się dzieje w Gazie. Oczywiście sytuacja jest w sposób naturalny, bardzo emocjonalna, pobudza nas do takich empatycznych zachowań, ale jak zajmujemy się ekspertyzą polityczną, no to musimy emocje odłożyć na bok i patrzeć bardzo chłodno na to, co się dzieje tam na miejscu, a jednocześnie znać kontekst, bo często kontekst tłumaczy nam istotę sprawy. I sytuacja dzisiaj wygląda tak, że mamy kolejną po 2 latach odsłonę wojny pomiędzy Hamasem a Izraelem. 2 lata temu, w 2021 roku, doszło do takiej wielkiej erupcji konfliktu, do zmasowanego ostrzału rakietowego Hamasu w kierunku najpierw Jerozolimy, a później samego Izraela, a dodatkowo, co było bardzo niebezpieczne, w Izraelu doszło do takich licznych protestów i niepokojów ludności arabskiej, czyli izraelskich Arabów. Dla niektórych, tam to kwestia punktu spojrzenia, dla Izraela to są izraelscy Arabowie, dla reszty świata są to Palestyńczycy. I zawsze taka wojna, bo to 2 lata temu nie była pierwsza taka tak zwana mini wojna pomiędzy Hamasem a Izraelem, one się kończą militarnym zwycięstwem Izraela, ponieważ dotąd, czyli do tego roku, do aktualnej wojny, dominowała taka strategia i taki sposób myślenia, że że Hamas trzeba od czasu do czasu strzyc jak trawnik. I te operacje tak też często językiem ekspertów izraelskich wojskowych było określane, czyli dochodzi do strzyżenia trawy, czyli takiej interwencji i takiej odpowiedzi militarnej Izraela, która doprowadza do wyczerpania znacznych zasobów, czy rakietowych, czy militarnych, innych Hamasu, aby ten przez jeszcze dłuższy czas, czyli przez kilka lat przynajmniej, nie stanowił zagrożenia dla Izraela. I to był taki wyznacznik reakcji polityki izraelskiej przez wiele lat. I on się skończył dzisiaj. Znaczy dzisiaj w tym sensie skończył się w październiku tego roku, 7 października, wraz z agresją skuteczną Hamasu.
okazało się w zasadzie natychmiast, że strzeżenie trawnika to jest metoda nieskuteczna, że Izrael znacznie zaniedbał ten odcinek, to znaczy przywiązał się do pewnej tezy i się długo trzymał pomimo ostrzeżeń czy sojuszników, czy własnych służb bezpieczeństwa, że Hamas wzmacnia się w Strefie Gazy w sposób niepokojący. I tak też było. Sam Hamas mówi, że przygotowywał się do tej operacji przynajmniej od 2 lat. Miał duże wsparcie, przepraszam, duże wsparcie Iranu, a jednocześnie ważne w tym wszystkim jest to, że Izrael mógł być zaskoczony, ponieważ, tak jak widzimy, po pierwsze się przywiązał do tezy takiej, że Hamas nie zagraża, że jest przystrzyżony i w zasadzie to nie jest powód do wzmocnienia wzdłuż granicy ze Strefą Gazy. Natomiast powody były inne, które odciągały tak władze, a przede wszystkim służby bezpieczeństwa, odciągały uwagę od Gazy i przesuwały ją na dwa inne kierunki. Ten jeden kierunek to były kwestie polityczne w Izraelu, czyli trwające protesty tydzień w tydzień, masowe, wielotysięczne, często kilkuset tysięczne, które domagały się po pierwsze dymisji Benjamina Netanyahu, premiera, który, i to jest nieakceptowalne dla Izraelczyków, przynajmniej tych, którzy uważali się za demokratycznych i liberalnych, czyli bardziej w centrum i na lewo od partii i koalicji rządzącej. Oni uważali, że reformy, które wprowadzał od początku tego roku premier Netanyahu, niszczą izraelską praworządność, więc protestowano co tydzień. Natomiast dla Benjamina Netanyahu był to pretekst albo uzasadnienie do tego, żeby domagać się od swoich służb bezpieczeństwa monitorowania protestów, utrzymywania ręki na pulsie sytuacji wewnątrzpolitycznej. To był jeden front, a drugi front to był zachodni brzeg Jordanu, czyli główny wróg premiera Netanyahu, czyli autonomia palestyńska, czyli prezydent Abbas i jego partia Fatah, a jednocześnie na samym zachodnim brzegu Izrael miał duży kłopot z tego powodu, że powoli, acz wyraźnie wzrastała tam aktywność takiego młodego, nowego pokolenia bojowników palestyńskich, często młodych chłopaków, którzy tak samo krytycznie podchodzą do Hamasu, jak i do Fatahu, chcą być nowym ruchem oporu. I oni siebie nazwali Leżę Lewa, czy Legowisko Lwa. Coraz bardziej aktywni, coraz bardziej wymagający interwencji izraelskiej. One się od czasu do czasu tam, prawda, czy Izrael na przykład latem intensywnie wszedł, prawda, przeprowadził operację w Dżeninie, ale to akurat nie przeciwko Legowisku Lwa, ale tych, którzy faktycznie znajdują się w tym centrum palestyńskiego oporu, czyli Dżenin, bo Leże Lwa to jest Nablus. I w tym wszystkim jeszcze dochodzi problem osadników żydowskich, których jest już dzisiaj ponad 500 000 na zachodnim brzegu, którzy mają wyjątkowo silną pozycję w rządzie, którzy trzymają w szachu premiera Netanyahu i których trzeba było też chronić, bo to jest to środowisko, które jest bardzo agresywne w stosunku do swoich sąsiadów palestyńskich. Ale chronić pod tym względem, że osadnicy nie są ofiarami, oni są wręcz często agresorami, no ale są to obywatele Izraela i te siły, które były przekierowane na zachodni brzeg, mają za zadanie strzec osiedli żydowskich. I teraz cała uwaga Netanyahu skoncentrowana była na sobie, czyli przeciwko opozycji i na ochronie swoich sojuszników politycznych, czyli partii i członków partii Ben-Gwira i Smotricza, znaczy partii, czyli koalicji tak naprawdę, a w zasadzie najczęściej to są środowiska osadnicze. I
Generalnie prawdziwym jest to tłumaczenie, że Gaza nie wydawała się jakimś wielkim zagrożeniem, ponieważ wracamy do punktu pierwszego. Benjamin Netanyahu interesował się kompletnie czymś innym. Hamas wykorzystał tę okazję do dozbrojenia, uzbrojenia i jednocześnie prowadził pewne takie zaczepne operacje pod samą granicą, a robił to notorycznie, regularnie, robił to prawie dzień w dzień od dłuższego czasu, czym bardzo uśpił czujność tamtejszych sił bezpieczeństwa. I efekt jest taki, że 7 października Izrael był kompletnie zaskoczony. Wyszło oczywiście inne niedociągnięcie, ale efekt jest taki, że ta wojna jest kompletnie inna. To nie są odsłony tych samych konfrontacji Hamasu z Izraelem. Ta wojna jest pod tym względem stara i nowa. Stara dlatego, że to jest ciągle ta sama wojna Hamasu z Izraelem, ale nie mylić Hamasu jako przedstawiciela całej populacji palestyńskiej, bo Palestyńczycy na zachodnim brzegu nie utożsamiają się z Hamasem, a my powinniśmy wiedzieć, że Hamas i Fatah to są tacy sami wrogowie albo bardzo zbliżeni pod względem takich sprzecznych interesów, jak często oni także z Izraelem, czyli społeczeństwo palestyńskie jest podzielone na wiele frakcji, ale te dwie są najbardziej zaznaczające się, czyli Hamas, który walczy nie tylko i nie przede wszystkim o państwo palestyńskie, chociaż oficjalnie taką narrację nam tutaj promuje, ale celem Hamasu jest przede wszystkim zniszczenie państwa Izrael. To znaczy, to jest ta organizacja terrorystyczna, która mówi: państwo palestyńskie tak, teokratyczne tak, ale tu nie ma miejsca na tej ziemi dla państwa Izrael. Stąd reakcja Izraela jest dzisiaj też taka wyjątkowo brutalna. Ja zaraz powiem, dlaczego jest taka brutalna, ale to także pokazuje, że Izrael walczy z organizacją, która mówi: koniec z państwem Izrael. Izraelczycy, tu nie ma miejsca dla Żydów. Natomiast jeżeli państwo zauważyliście, a zwracam się do naszych widzów i oglądających członków Forum Młodych Dyplomatów, jeżeli państwo zauważyliście, na przykład na początku tego konfliktu, prezydent Abbas, czyli prezydent Autonomii Palestyńskiej, ta główna figura na zachodnim brzegu, on w zasadzie nie wykazywał żadnej aktywności. My nawet żartowaliśmy, że prezydent Abbas udawał, że go nie ma, ponieważ, i to prawda, i ta jego postawa wynikała z tego, że on wiedział, że to nie jest jego wojna. To była wojna Hamasu z Izraelem, a nie Fatahu i autonomii palestyńskiej z Izraelem. Dopiero później, kiedy sytuacja się skomplikowała, eskalowała, zajął stanowisko, a dzisiaj wywierana jest na niego presja ze strony przede wszystkim Zachodu, żeby autonomia palestyńska, konkretnie Fatah, czyli partia polityczna wroga Hamasowi, przejęła odpowiedzialność w strefie Gazy po tym, jak Izrael zakończy operację w enklawie, tu chodzi o to, żeby Fatah i Abbas, czyli autonomia palestyńska, przejęła odpowiedzialność za politykę, bezpieczeństwo, czyli za zarządzanie tym, co zostało ze strefy Gazy. To wydaje się najbardziej optymalny scenariusz. Natomiast tu się zaczyna wielkie szydełkowanie dyplomatyczne, bo toczą się rozmowy międzynarodowe, wszyscy konsultują się ze wszystkimi i właśnie na naszych oczach, na tych salonach dyplomatyczno-wywiadowczych Bliskiego Wschodu przede wszystkim, wykuwa się nowy pomysł na to, co zrobić ze Strefą Gazy. Kto ma tam odpowiadać za co i dlaczego nie można doprowadzić do tego, żeby Izrael, chociaż Izrael się z tego już wycofuje najwyraźniej, miał pomysł reokupacji enklawy.
Zostawiłam dużo miejsca na poboczne wątki, ale potrzebuję ukierunkowania, dokąd teraz zmierzamy z naszą historią. Tak, bo poruszyła Pani wiele dużych tematów, co jest naprawdę wiele pytań na ten temat, ale zastanawiam się przede wszystkim od początku tej wojny najbardziej, że co się stało z wywiadem Izraela i tak dalej. Jak powszechnie wiadomo, to jest jeden z najpotężniejszych wywiadów na całym świecie i najlepiej poinformowany. I moje pytanie rodzi się takie, czy oni za bardzo się skupili na wewnętrznych zatarczkach i ten Hamas uśpił tymi małymi ataczkami, można powiedzieć, nie umniejszając całej wojnie. Tylko po prostu, aż nie chce się po prostu człowiekowi wierzyć w to, że tak potężny wywiad przespał tak śmiercionośny atak. I zastanawiam się, co pani o tym myśli i jak pani to ocenia. Odpowiedź jest dosyć prosta, ale proszę nie traktować jej tak w sposób absolutny, ale trochę sami ulegamy takiej legendzie wywiadu izraelskiego. Czytamy o fascynujących, tajnych operacjach Mossadu. Wszędzie, a zwłaszcza w takich historiach powielanych przez środowiska wrogie, często Izraelowi, to Hamas, przepraszam, nie Hamas, tylko Mossad stoi za różnymi, prawda, tajnymi operacjami, zabójstwami, eliminacją, kradzieżą, zniszczeniami, tak, sabotażem i tak dalej. Tak? Jakby mamy pewne wyobrażenie, które z jednej strony bazuje na tym, że nie mamy dostępu do realnych, prawdziwych informacji, a z drugiej strony jesteśmy pod wrażeniem lektury popularno-naukowej, czasem fikcji, która gloryfikuje potęgę wywiadu Izraela. Tymczasem wywiad Izraela jest bardzo dobry, ale to nie jest służba wszechmocna, wszechwładna. Oni także popełniają błędy i często popełniają błędy podstawowe. Nieraz agenci Mossadu dali się złapać na gorącym uczynku, nieraz popełniali fatalne błędy. I operacja Hamasu, czyli agresja Hamasu przeciwko Izraelowi, ona jest błędem, ale nie samego Mossadu, bo trzeba wiedzieć, że Mossad to jest ten wywiad, który zajmuje się przede wszystkim takimi akcjami międzynarodowymi. A za bezpieczeństwo i za dane wywiadowcze z terytoriów palestyńskich i państw arabskich, to tutaj przede wszystkim czerpiemy wiedzę z wywiadu wojskowego, a nie samego Mossadu. Więc jeżeli mówimy o tym, że to jest porażka Mossadu, to ja mówię, nie, to nie jest porażka Mossadu, to jest porażka z samego systemu bezpieczeństwa Izraela. A jeszcze powinnam dodać także to, że zanim Hamas napadł na Izrael, to byli szefowie różnych służb, od Shin Bet, czyli tej służby bezpieczeństwa głównie wewnętrznego, po między innymi Mossad, oni wszyscy alarmowali w izraelskich mediach, przede wszystkim premiera Netanyahu, mówiąc, że ten wielki kryzys polityczny, do którego doprowadził, a w zasadzie który sprowokował premier Netanyahu, tak bardzo bije w bezpieczeństwo Izraela, że oni wiedzą, że to jest ten moment, w którym wrogowie państwa Izrael będą poważnie rozpatrywać scenariusz agresji przeciwko Izraelowi, ponieważ logika jest taka: jeśli nie teraz, to kiedy? Teraz Izrael jest bardzo osłabiony wewnętrznie, skonfliktowany, spolaryzowany, i to jest najlepsza okazja, żeby wykorzystać tą słabość Izraela. I można powiedzieć, że pod tym względem bardzo dobrze odczytali zapowiadającą się agresję. Oczywiście agresorów jest wielu, ale tym pierwszym, który uderzył w Izrael, jest Hamas. Ale pamiętajmy, za Hamasem stoi przede wszystkim dzisiaj politycznie Iran i on także przygląda się ciągle. Ale oczywiście nie ma ochoty wejść bezpośrednio do tej konfrontacji, nie przyłączy się do wojny.
ale ma cały arsenał takich proxy organizacji, takie, które będą w stanie skutecznie dokuczać Izraelowi i doprowadzać do sytuacji takiej, że Izrael będzie nękany albo jakimiś atakami rakietowymi, albo będą prowokowane jakieś operacje destabilizacji wewnątrz Izraela. Tak, właśnie jeśli mówimy o Iranie i takich partnerach typowo arabskich, można powiedzieć, to dziwi tak samo brak jakiejś większej reakcji ze strony państw ościennych Izraela w postaci swoich wrogich, typu właśnie Jordania, Egipt. Co prawda Egipt, wiadomo, pilnuje swoich granic i tak dalej, ale mam wrażenie, że porównując do czasów przeszłych, z ubiegłego wieku, obecna reakcja państw arabskich na, że tak powiem, konflikt pomiędzy co prawda Arabami i Izraelem jest strasznie taki, dziwnie powiedzieć to nawet, taki aż nie wiadomo, dlaczego świat arabski nie zareagował tak, jak reagował na przykład wcześniej, w postaci pomocy militarnej, czy po prostu w postaci większego zwrócenia się po pomoc humanitarną i tak dalej. Jak pani jako ekspertka ocenia coś takiego? Zakładam, że liczył Pan na to, że państwa arabskie sąsiednie skorzystają z okazji i po prostu napadną na Izrael, tak? Znaczy oczekiwał Pan takiej reakcji jak podczas wojny w 1948, jak podczas, nie wiem, wojny Jom Kippur i tak dalej, tak? Wojny izraelsko-arabskie, te takie duże, wielkie, one się skończyły w połowie lat, znaczy skończyły się wraz z wojną Jom Kippur. Później rozpoczął się etap taki, że Izrael zaczął mieć problem nie bezpośrednio z zagrożeniem ze strony państw, znaczy to zagrożenie istniało, ale ono było dosyć skutecznie redukowane, czyli odstraszane, ale później pojawiła się, mamy w latach 80. podczas pierwszej intifady mamy Hamas, a jednocześnie mamy także Hezbollah, który doprowadził do w zasadzie dwóch wojen znaczy izraelsko-libańskich, czyli ten Hezbollah to jest proxy, to jest organizacja terrorystyczna, ale też w rozwinięciu politycznym w Libanie, ale to jest bezpośrednie narzędzie wpływu Iranu, nie tylko na politykę w Libanie, ale przede wszystkim to jest to narzędzie presji takiego dociskania od północy Izraela. I to zmieniły się zagrożenia i zmieniła się także reakcja państw arabskich. To znaczy państwa arabskie po zawarciu pokoju między Izraelem, czyli traktatu pokojowego między Izraelem a Egiptem i Jordanią, one przeszły jakby ewoluowały w kierunku już nie konfrontacji bezpośredniej. Co więcej, proces pokojowy bardzo jakby zmienił cały układ gry i dodatkowo od momentu, kiedy prezydent Trump, jakkolwiek go oceniamy, on zasługuje oczywiście na krytykę, ale z perspektywy interesów państwa Izrael, on był bardzo pożytecznym prezydentem amerykańskim, ponieważ bardzo wypromował i doprowadził do skutecznego zainicjowania porozumień abrahamowych, czyli porozumień, które uznawały, czyli nawiązywały stosunki dyplomatyczne państw Zatoki Perskiej i nie tylko z Izraelem. To był rok 2020. I dzisiaj, zanim Hamas napadł na Izrael, toczyły się w zasadzie ostatnie rozmowy i w październiku zaplanowana była wizyta prezydenta Bidena w trzech stolicach, znaczy, przepraszam, w Jerozolimie, bo Izraelczycy uznają Jerozolimę za swoją stolicę, świat uznaje za izraelską stolicę Tel Awiw. Więc, ale wszystkie wizyty odbywają się w Jerozolimie, więc prezydent Biden miał odwiedzić Jerozolimę, miał odwiedzić Ramallah, albo spotkać się po prostu z prezydentem Abbasem i miał odwiedzić jeszcze
teraz mogę się mylić, czy to był Amman, ale chyba nie, no bo wtedy musiałby także Kair odwiedzić, ale na pewno miał także odwiedzić Saudyjczyków, czyli Rijad. To porozumienie, które się kroiło, to była taka wisienka na torcie porozumień abrahamowych. To było to najważniejsze państwo, na którym bardzo zależało Izraelczykom, żeby przyłączyło się do uznania politycznego i dyplomatycznego Izraela, czyli właśnie Arabia Saudyjska. I układ miał wyglądać tak, że sama Arabia Saudyjska nie była zainteresowana wielce normalizacją relacji z Izraelem, bo te relacje były de facto znormalizowane już wiele lat wcześniej. Saudyjskie i izraelskie służby pracowały ze sobą, wymieniały się informacjami. Tylko tyle, że to się działo w takiej warstwie bardziej, powiedziałabym, dyskretnej. Natomiast Izraelczykom zależało na tej takiej, prawda, tym takim fajerwerku, udowodnieniu, że najsilniejsze, to wiodące państwo świata muzułmańskiego, sunnickiego, czyli arabskiego, sunnickiego, uznaje państwowość Izraela. I tam w tych rozmowach taką nagrodą dla Saudów miały być przynajmniej trzy rzeczy, ale one dane były nie przez Izrael, tylko przez tego gwaranta bezpieczeństwa Izraela, jakim są Stany Zjednoczone. Więc Saudowie mieli dostać zgodę na budowę własnego programu jądrowego, cywilnego, chociaż MBS, czyli Mohammed bin Salman, mówił, że jeżeli Iran będzie miał broń jądrową, czyli będzie miał swój potencjał jądrowy, to Arabia Saudyjska również ten program jądrowy przekształci w wojskowy, co już to powinno naprawdę niepokoić wszystkich tych, którzy myślą o tym, jak to może być powodem kolejnych kłopotów na Bliskim Wschodzie, żeby nie powiedzieć konfrontacji. Czyli tą nagrodą miała być zgoda na ten cywilny program jądrowy, ale ja tak trochę uspokajam. Amerykanie doskonale znali wagę tej kwestii, oni wiedzieli, czym ryzykują, więc warunkiem było to, żeby to Amerykanie nie tylko, żeby Amerykanie nadzorowali w pełni ten cały projekt, krótko mówiąc, obsadzili cały zarząd, menadżerów, naukowców swoimi ludźmi, a sam obiekt byłby, prawda, na terytorium Arabii Saudyjskiej, czyli chcieli panować, czy chcieli kontrolować ten program. Czyli to był jakby prezent, albo inaczej gratyfikacja numer jeden za uznanie Izraela. Gratyfikacja numer dwa to miał być dostęp do super nowoczesnej technologii zbrojeniowej Stanów Zjednoczonych, między innymi dostawy czy zakup, pozwolenie na zakup F-35. Nie wszystkie państwa dostąpiły tego zaszczytu. Arabia Saudyjska, która ma ciągle problem z Iranem, chciała mieć tak nowoczesne lotnictwo. No i trzecia gratyfikacja to, czego bardzo pragną Saudowie, w zasadzie elita rządząca, to uznanie Arabii Saudyjskiej za tak ważnego partnera, sojusznika strategicznego przez Stany Zjednoczone, jak oczywiście ze wszystkimi profitami, jak na przykład Izrael czy państwa natowskie. Czyli Stany Zjednoczone były tak potężnym i oddanym sojusznikiem Izraela, że prezydent Biden po prostu nie wycofał się ze wspierania porozumień abrahamowych, a wręcz je wspierał tak bardzo, że zgodził się na tak duże ustępstwa na rzecz przecież tego przywódcy, z którym, prawda, o którym mówił, że jest barbarzyńcą, że to jest taki, prawda, że to w zasadzie jest ktoś, taki parias światowy. Pamiętamy po zabójstwie saudyjskiego dziennikarza Khashoggiego chyba w 18 roku. Więc to ustępstwo było bardzo duże. I teraz jednym z warunków, które stawiali Saudowie w tych negocjacjach, ale bardzo tak specjalnie się do tych warunków nie przywiązywali, czyli byli gotowi
postawić je formalnie, ale w zasadzie pozostawić bez rozwiązania. Była kwestia tego, że Izrael w zamian za normalizację z Saudami będzie musiał przeprowadzić porządny, skuteczny proces pokojowy, czyli rozwiązać sprawę państwa palestyńskiego, czyli dogadać się z Palestyńczykami. Ale profity, które Saudowie mieli na stole, były tak duże, że prawdę powiedział Benjamin Netanyahu, kiedy stwierdził, że sprawa palestyńska nie wywróci stolika tych negocjacji i że Palestyńczycy nie, jakby problem palestyński nie stanie na przeszkodzie normalizacji i ostatecznego takiego rozwiązania problemu izolacji międzynarodowej Izraela, głównie w świecie arabskim. Tak, bo tutaj byłoby takie, prawda, dramatyczne przełamanie, takie pozytywne z perspektywy Izraela przełamanie tej izolacji. I tutaj mamy interpretację taką, że Hamas, który zdecydował się na agresję przeciwko Izraelowi, być może inspirowany przez, albo z dużym prawdopodobieństwem inspirowany przez Iran, on wywrócił stolik negocjacji. Znaczy, w pierwszej chwili pierwszą ofiarą agresji Hamasu, oprócz Izraelczyków, zostało to porozumienie. Ono zostało zamrożone, ale uwaga, już dzisiaj wiemy, że ten stolik został wywrócony, ale Saudowie stawiają go na nogi ponownie. To znaczy mówią, że wojna w Gazie nie przeszkodzi nam natychmiast po jej zakończeniu sfinalizować porozumienie abrahamowe. Więc wątek reakcji świata arabskiego jest ważny, ponieważ on pokazuje, że od wielu lat świat arabski coraz bardziej, a nawet ja mam wrażenie, że bardziej niż świat zachodni, po Prawda. pierwsze, przestał się interesować Palestyńczykami, bo oczywiście oficjalnie ulica arabska jest propalestyńska, ale na Bliskim Wschodzie mało kto sympatyzuje z Palestyńczykami. Palestyńczycy stali się, znaczy problem palestyński stał się takim symbolem długotrwałego problemu, który nikogo już nie obchodzi. I efekt dzisiaj jest taki, że władze, czyli reżimy państw arabskich, czy to mówimy o Arabii Saudyjskiej, czy mówimy o Jordanii, o królu Abdullahu II, czy mówimy o prezydencie Egiptu Al-Sisi, oni, te państwa oczywiście wszystkie zainteresowane są uregulowaniem sprawy palestyńskiej, ale znacznie zainteresowane są także współpracą ze Stanami, wsparciem, czy w ogóle współpracą tą taką miękką, także z Izraelem. Więc to jakby te dwie rzeczy rozdzielamy. Sympatia ulicy jest czymś innym od sympatii i kalkulacji rządów krajów arabskich. I to dzisiaj, oczywiście dlatego nie było mowy o jakiejkolwiek interwencji militarnej. Te państwa, co więcej, wystraszone tym, czyli rządy tych państw wystraszone wielkimi rewolucjami podczas arabskiej wiosny, czyli to jest 2011 i często powiedzmy 10, 11, 12, ale raczej 11, 12 rok, wtedy kiedy obalono kilku dyktatorów bliskowschodnich, jak Muammar Gaddafi czy Hosni Mubarak, wstrząśnięto całym Bliskim Wschodem i oni wiedzą, że Bliski Wschód, a konkretnie ich rządy i ich władza nie potrzebuje kolejnych wojen, więc są kompletnie niezainteresowani tym, żeby wojna w Gazie się rozlała na region. Wbrew przeciwnie, będą robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. A jednocześnie mamy Iran, który jest zainteresowany czymś odwrotnym, żeby podgrzać, zresztą Rosja również, żeby podgrzać atmosferę, żeby doprowadzić do wielkich niepokojów, tylko po to, żeby przepraszam, żeby Stany Zjednoczone uwikłały się na Bliskim Wschodzie, odpuściły Ukrainę, to jest interes rosyjski, ale uwikłając się w sytuację w obronę Izraela, były bardziej skłonne rozmawiać z Iranem w sprawie na przykład odstępstw od pewnych sankcji, które były nałożone na to państwo także po 2018 roku.
No tutaj już chodzi o zupełnie inną stawkę, jak pani tak to wytłumaczyła, to człowiek jest w stanie sobie wyobrazić po prostu, że te takie już powiedzmy sympatie z ubiegłego wieku do wiadomo islamu i tak dalej, przeszły w formę bardziej dla statystycznego człowieka żyjących w tym państwie i tak dalej, ale już tutaj zagrywka rodzi się o zupełnie inną stawkę. Jak pani wspomniała, właśnie Arabia Saudyjska to jest taki jeden z tych najbardziej potężniejszych państw w świecie arabskim i jak wiadomo też nawiązując znowu do historii między Iranem a Arabią Saudyjską, wiadomo, zatarczki są cały czas i oni ze sobą rywalizują. Więc tutaj moim zdaniem już po prostu Arabii Saudyjskiej wyjdzie na lepsze to, tak jak pani wspomniała, żeby się układać ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem, żeby wyjść na takiego swego rodzaju hegemona, jeszcze bardziej się wzbogacać w świecie arabskim, można powiedzieć, takiego hegemona. I tu już po prostu interesy tak nie grają, no, tak jak pani właśnie wspomniała wcześniej. I właśnie rodzi się moje pytanie, czy sami Palestyńczycy nie czują się troszeczkę zdradzeni po tym, że nie było jakiejś większej reakcji ze świata arabskiego? Ale to pytanie, o których Palestyńczyków pytamy? Pytamy o tych obecnych w Strefie Gazy, bo jak wiadomo, na zachodnim brzegu, tak jak pani też sama wspomniała, nie wrzy, tak jak właśnie w Strefie Gazy. Ale to wcale nie jest wykluczone, że tam się coś nie wydarzy. To na pewno. Przed tym przestrzega szef Shin Betu, mówiąc, że agresywni osadnicy mogą sprowokować tak groźną sytuację, w której Palestyńczycy faktycznie odpowiedzą. Ponieważ to, co się wydaje dramatem, znaczy wydaje się to, co jest dramatem dla Izraelczyków, czyli śmierć tych wszystkich ofiar cywilnych, które zginęły z rąk bojowników Hamasu właśnie 7 października, osadnicy, oni traktują tę całą sytuację jako okazję do tego, żeby zastraszać swoich palestyńskich sąsiadów i doprowadzić do tego, że mieszkańcy różnych wiosek okolicznych palestyńskich albo obozów beduińskich po prostu się z tych miejsc wynosili, przenosili, doprowadzają do zniszczenia tych osad, do aktów rabunku, wandalizmu, często z użyciem broni. I to jest duży kłopot, ponieważ jeżeli doszłoby do podgrzania atmosfery i do wybuchu niepokojów i walk na zachodnim brzegu, to jest ten moment jakby w tej sytuacji kryzysu bezpieczeństwa w Izraelu, że Izrael rozciągnięty byłby na dwa fronty. Z jednej strony Hamas, czyli Gaza, z drugiej strony zachodni brzeg Jordanu. I to wszystko zmuszałoby do podziału, prawda, zaangażowania militarnego, a to jest zachęta do tego, żeby na przykład Iran zmotywował Hezbollah do uderzenia od trzeciej strony, czyli od północy. Więc to nie jest takie bagatelne i temu się bardzo przyglądamy. Między innymi tutaj w tej sprawie interweniują Amerykanie, a konkretnie sekretarz Blinken, który ostatnio rozmawiał z generałem Gantzem, to jest ten były minister obrony Izraela, który dołączył do gabinetu bezpieczeństwa, tego wojennego gabinetu Netanyahu. I to Blinken mówił, że w zasadzie nalegał, naciskał, że absolutnie trzeba wziąć się do roboty, uspokoić sytuację, opanować osadników, żeby z tego nie zrobił się jakaś bardzo poważna eskalacja. Ale jeżeli chodzi o samych mieszkańców Gazy, to oni są zakładnikami swojego własnego rządu, to znaczy rządu Hamasu. Jakby trudno jest powiedzieć, czy oni się czują zdradzeni, niezdradzeni, więc ja się zastanawiam, kto miałby ich zdradzić. Ja mam wrażenie, że oni powinni się czuć zdradzeni przez Hamas, który wykorzystuje ich jako żywe tarcze. Zresztą w różnych wypowiedziach, które sami Państwo możecie odnaleźć w mediach społecznościowych, to wystarczy, nawet nie trzeba głęboko szukać, a natkniecie się na takie wideo, wywiad jednego z członków Hamasu, który mówi, zapytano o to, czy czuje się bezpiecznie. On mówi, tak, czuję się bezpiecznie, mam 2 miliony obrońców. 2 miliony obrońców to są właśnie cywile w Strefie Gazy, którzy traktowani są jako, prawda, ta gwarancja
bezpieczeństwa dla bojowników Hamasu. Nie przez przypadek Hamas ma wszystkie swoje instalacje w najbardziej zaludnionych częściach Gazy, w najbardziej takich miejscach użytku publicznego. Często to są szpitale, przedszkola, szkoły, parki, tylko po to, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że prawda, jeżeli Izrael zdecyduje się zlikwidować to miejsce, to natychmiast pojawiają się miliony głosów, które mówią: o, ci wredni Izraelczycy zaatakowali obiekty cywilne. Oczywiście prawdą jest, że zaatakowali obiekty cywilne, ale problem także polega na tym, że jeżeli obiekty cywilne wykorzystywane są w celach wojskowych i mamy na to dowody, to przestają być obiektami cywilnymi. I zgodnie z prawem wojennym, to jest, znaczy, Izrael w tym momencie ma prawo likwidować takie punkty, czyli niszczyć te obiekty, pod warunkiem, że oczywiście musi dopełnić wszystkich tych humanitarnych zobowiązań, czyli upewnić się, że ludność cywilna została stamtąd, czy ostrzec ludność cywilną, ale często to też jest tak, że ostrzeżenia ostrzeżeniami, a na przykład Hamas nie pozwalał mieszkańcom Gazy ewakuować się z tych swoich miejsc zamieszkania. Zawracano ich z dróg ewakuacji i tutaj też mamy na to dowody. Więc sytuacja jest na tyle skomplikowana, że w rzeczywistości mieszkańcy Gazy powinni mieć pretensje do Hamasu, że ten wziął ich za zakładników. Natomiast wieloletnia indoktrynacja i takie wychowanie w duchu, zresztą akurat walka czy działania na rzecz stworzenia państwa palestyńskiego jest sprawą słuszną, taką, prawda, czyli ona dotyczy prawa do samostanowienia narodów, ale problem polega na tym, że ten konflikt tak długo trwa, bo przecież pan sam na początku wspomniał, że ta jego najnowsza odsłona to jest rok 48, wtedy kiedy zamiast powstać jedno państwo, propozycją podziału tego mandatu brytyjskiego w części palestyńskiej, tą ofertę, którą otrzymała społeczność żydowska, przyjęła, stąd mamy państwo Izrael, a społeczność arabska odrzuciła. I między innymi później liczne wydarzenia doprowadziły do takiego często rozżalenia strony izraelskiej, która mówiła niekiedy złośliwie, że Palestyńczycy nie tracą okazji, żeby stracić okazji w domyśle do zawarcia pokoju, rozwiązania konfliktu, ale trzeba być uczciwym i powiedzieć, że także rozwiązaniem konfliktu nie był zainteresowany premier Netanyahu, który mówił: nie na mojej wachcie, a jednocześnie robił wszystko, żeby podzielić Palestyńczyków, znaczy w zasadzie, żeby tak sparaliżować rozmowy pokojowe, żeby wszyscy uznali absolutnie zero możliwości na wznowienie rozmów pokojowych. I to dzisiaj ma miejsce, więc zobaczymy, jak Palestyńczycy de facto po zakończeniu tej operacji, jakie będą mieli opinie i kogo będą winić. Ale ja też nie łudzę się. Podczas tej wojny, wojna informacyjna czy te operacje informacyjne prowadzone są po obu stronach. Zobaczmy, jak reaguje świat czy społeczeństwa świata zachodniego. Jak mamy z jednej strony demonstracje antyizraelskie, które przybierają postać antysemickich, albo po drugiej stronie mamy takie demonstracje propalestyńskie, które dziwnym trafem stają się prohamasowe. Mamy zbyt dużo niuansów i takich szczegółów, które są szalenie ważne,
ale są kompletnie pomijane w warunkach takiego emocjonalnego albo ideologicznego podejścia do tego konfliktu. Ale on naprawdę wymaga dzisiaj spojrzenia na to, jakie są fakty, zrozumienia głębokości takiej dotkliwości tego kryzysu i być może to jest ten moment i to jest naprawdę ten element, który daje pewną nadzieję, że on jest tak poważny i jest tak duże ryzyko, że tak Stany Zjednoczone, jak i państwa arabskie, czy w ogóle społeczność międzynarodowa będzie w stanie wywrzeć presję nie tylko na Izrael, ale na także stronę palestyńską i nie na Hamas, bo z Hamasem rozmawiać nikt nie będzie o polityce, bo to organizacja terrorystyczna. Ale jeżeli rozmowy zostaną wznowione z autonomią palestyńską, czyli z prezydentem Abbasem, to jest ten moment, kiedy można faktycznie wrócić do rozmów pokojowych. Tylko pytanie, na jakich warunkach, jak to ma wyglądać, czy jakie będziemy mieli gwarancje, że z jednej strony Izrael, a z drugiej strony Palestyńczycy ich nie zerwą po krótkim czasie. Zobaczymy, ale widać dużą desperację do tego, żeby faktycznie przymusić obie strony do tego, żeby powtórzyć czy wznowić proces pokojowy. Ale ważne jest też to, że sami Palestyńczycy muszą wziąć odpowiedzialność za swoje państwo. I problem mają taki, że prezydent Abbas, to trochę też nasz problem, prezydent Abbas jest bardzo już senioralnym przywódcą, ma chyba ponad 86 lat, ale to proszę sprawdzić jeszcze sobie. Jest szalenie niepopularny. Ponad połowa, ja nie jestem pewna, czy nie ponad 3/4 Palestyńczyków uważa, że Abbas powinien odejść. Oskarża go o sparaliżowanie państwa, o pogłębienie korupcji i w ogóle zaprzepaszczenie jakichkolwiek perspektyw na rozwój Palestyny i na uzyskanie przez Palestynę statusu suwerennego państwa i pełnoprawnego podmiotu polityki międzynarodowej. Więc Abbas może też zostać ofiarą tej wojny, ale tego nie wiemy. Jeżeli uda się wymusić na Palestynie przeprowadzenie nowych wyborów, to Abbas przegra, ale tutaj też jest także ryzyko takie, bo ta sytuacja nie jest taka bardzo prosta, że jeżeli byłyby wybory w całej autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu i w strefie Gazy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Hamas zniszczony w Gazie politycznie w taki czy w inny sposób, czy pod szyldem Hamasu, czy bojownicy Hamasu w sposób taki, prawda, taki czy inny, byliby zwycięzcami tych wyborów. Więc krótko mówiąc, to byłby też czas na polityków radykalnych, a nie polityków pacyfistycznych. Więc to jest duży kłopot dla Zachodu, jak doprowadzić do przymuszenia obu stron, żeby zasiadły za stołem. To jest raz, ale dwa, kto ma ponosić odpowiedzialność za tą strefę Gazy? Bo widzimy problemy z Hamasem, widzimy problemy z prezydentem Abbasem, widzimy absolutnie podejście państw arabskich do w ogóle sprawy palestyńskiej, jak do gorącego kartofla, nikt go nie chce trzymać w dłoniach. Wszyscy się przerzucają, mówiąc, ale to nie nasza sprawa, Palestyńczycy niech negocjują. Trochę to nie dziwi, bo proszę spojrzeć, prezydent Sisi nie wpuszcza, znaczy nie pozwolił w sposób absolutnie cyniczny i bardzo egoistyczny na otwarcie przejścia granicznego w Rafah. Tylko dlatego, że Hamas to organizacja, która wprost wywodzi się z Bractwa Muzułmańskiego. A Bractwo Muzułmańskie to jest ta organizacja polityczna w Egipcie, która tak naprawdę obaliła władzę podczas arabskiej wiosny i którą później generałowie w 2013 roku musieli obalać. Więc Sisi mówi: nie dziękuję, ja nie chcę mieć Bractwa Muzułmańskiego w postaci 2 milionów uchodźców palestyńskich na Półwyspie Synaj, więc niech się tym zajmie ONZ i zajmą się Izraelczycy. A z drugiej strony mamy króla Abdullaha II, króla Jordanii,
który już i tak od samego początku wszystkich wojen izraelsko-arabskich przyjmuje setki tysięcy uchodźców palestyńskich, czym jakby ta sytuacja doprowadziła do tego, że w Palestynie oficjalnie mniejszości palestyńskiej jest kilkadziesiąt procent, ale poniżej 50%, ale nieoficjalnie mówi się, że Palestyńczycy stanowią większość w kraju, w samej Jordanii. Nawet królowa Rania jest pochodzenia palestyńskiego, czym, prawda, wywołano duży mezalians, taki polityczno-obyczajowy, bo to nie spodobało się wielu Jordańczykom. Co więcej, Izraelczycy często złośliwie wytykają nie tyle samym Jordańczykom, ale zapytani o to, a co z państwem Palestyna? To ci bardziej złośliwie mówią, ale jak to? Przecież państwo Palestyna tak naprawdę już jedno istnieje. Większość palestyńska jest w Jordanii, więc tam jest prawdziwa Palestyna. Ale to są złośliwości, ale one nie biorą się z niczego, one się biorą właśnie z faktu takiego, że Palestyńczycy są rozproszeni w diasporze, w obozach uchodźczych i nie tylko na całym Bliskim Wschodzie, a w krajach sąsiednich stanowią tych kłopotliwych gości. Pamiętamy Czarny Wrzesień w Jordanii, tak? Jak król musiał odzyskiwać kontrolę nad swoim państwem z uwagi na tych takich powstańczych Palestyńczyków. Krótko mówiąc, nikt nie chce wziąć, czyli żadne z państw arabskich, nie chce, a tym bardziej sąsiednich, nie chce wziąć na siebie odpowiedzialność za zarządzanie Strefą Gazy. I robi nam się trochę taki pat, i trzeba będzie z tych złych rozwiązań wybrać najmniej złe i promować konsekwentnie rozmowy pokojowe. Ale to już pewnie kwestia przyszłości. Tak, to właśnie też mi się wydaje, że to jest kwestia przyszłości i stąd rodzi się moje ostatnie pytanie, bo kwestia nowych technologii mi się wydaje, że też ma na to wpływ, że ten przesył informacji, ta wojna informacyjna, jak już obserwowaliśmy wcześniej i nadal niestety obserwujemy na Ukrainie, jest bardzo potężną bronią. I chciałbym się zapytać, jak cały świat obecnie funkcjonujący w internecie za pomocą nowych technologii jest w stanie ujrzeć prawdziwe oblicze tej wojny, bo widzieliśmy tak samo na początku, czy to jak Hamas wjechał tak naprawdę z pełnym rynsztunkiem, z pełnym wyposażeniem po prostu w społeczność żydowską, jak Izraelici w ramach odwetu nagrywają czasami strasznie drastyczne sceny, jak na ciężarówkach, czy po prostu praktycznie w samej bieliźnie zakrwawieni wszyscy leżą po odbiciu. Powiedzmy, jakiegoś tam, jakiejś miejscowości typowo żydowskiej, to chciałbym wiedzieć, jak Izrael oraz Hamas operuje w świecie nowej technologii, jak zrządzą swoją informacją. Trudno. To jest pytanie rzeka. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, to znaczy bardzo wrażliwa. Trzeba wiedzieć, że wojna informacyjna między Hamasem, albo szerzej mówiąc, Palestyńczykami, bo tutaj możemy to uogólnić, a Izraelem trwa od lat. Ona się wpisuje w tak zwaną wojnę kognitywną po obu stronach, tak? Czyli budowanie świadomości, zmiany światopoglądu odbiorców danej informacji. I my także na Zachodzie jesteśmy często ofiarami albo celami takiej wojny kognitywnej, tak jednej, jak i drugiej strony. Więc już wiedzmy, że w przesyle informacji obie strony mają bardzo konkretny cel i bardzo konkretny interes. I teraz jest tak, jeżeli docierają do nas informacje z Gazy, to one są podwójnie, ja nie chcę powiedzieć, że niewiarygodne, ale tutaj przestrzegam i w zasadzie zalecam naprawdę dużą czujność i weryfikację, taki klasyczny fact-checking, ponieważ to, co do nas dociera, czyli na przykład statystyka,
ofiar, no to to są tylko i wyłącznie źródła Hamasu. Tak zwane Ministerstwo Zdrowia, to nie jest Ministerstwo Zdrowia, to jest instytucja Hamasu, która pełni funkcję czegoś na kształt Ministerstwa Zdrowia. Oni nas informują o każdych ofiarach, czyli codziennych ich ofiarach. Tylko pytanie, jak my jesteśmy w stanie to zweryfikować? Odpowiedź jest kompletnie nie ma jak tego zweryfikować. Jeżeli Hamas mówi, że zginęło 40% dzieci z tej liczby ofiar, to ja nie wiem, jaka jest z perspektywy Hamasu definicja, czy ta granica górna uznania za dziecko i jaka jest, jak potwierdzić te dane. Nie wiemy. To jest jedno, czyli dostajemy to, co Hamas chce nam przekazać. Z drugiej strony, jeżeli mamy w Strefie Gazy ciągle funkcjonujących dziennikarzy, może inaczej, jakby nie komplikować obraz, czyli mamy dane Hamasu, ale jakie są dane Izraela? I teraz dane Izraela stamtąd to są dane, które przekazuje nam IDF, który jest także stroną sporu. Jeżeli mamy dziennikarzy, którzy pokazują operacje izraelskie, no to pokazują te operacje, które IDF zgodził się pokazać. Więc tutaj też trzeba, to też trzeba być bardzo ostrożnym. Ale różnica jest taka, że jeżeli źródło izraelskie skłamie, to my wiemy, że Izrael jako państwo demokratyczne, oczywiście z wieloma problemami i nieidealne, a nawet bym powiedziała dosyć problematyczne pod tym względem, to mamy absolutną pewność, bo akurat co jak co, ale media, sądy i praworządność Izraelu to jest ta silna strona, która nie dała się zniszczyć premierowi Netanyahu. Więc mamy w zasadzie prawie pewność, że za każdym razem zostanie to wyłapane i napiętnowane i sprostowane przez dziennikarzy izraelskich. Podczas gdy, jeżeli dochodzi do przekłamań, a wręcz kłamstw i manipulacji ze strony Hamasu, to absolutnie nie mamy takiej instytucji z wewnątrz świata palestyńskiego, który byłby w stanie powiedzieć, ale moment, to jest bzdura, to jest kłamstwo, to jest mistyfikacja. Tu rodzi się jednak takie, prawda, taki zaczyn pewnego fact-checkingu także w krajach arabskich i na pierwszy plan wychodzą pewne albo NGOs, albo jacyś dziennikarze, ale z krajów Zatoki Perskiej, tych, które podpisały czy zawarły porozumienia abrahamowe z Izraelem i którzy patrzą na Hamas jak na organizację terrorystyczną, tak? I tu się zaczyna drobna zmiana, czyli jesteśmy podwójnie czujni, jeżeli chodzi o informacje, które stamtąd do nas płyną. Zawsze je warto weryfikować. Są do tego odpowiednie narzędzia, czy z zakresu, prawda, tych narzędzi Google'a, czy z zakresu różnych NGO-sów, można zawsze sprawdzić zdjęcie, czy jest prawdziwe i nie zostało użyte już wcześniej. Można sprawdzić film, czy nie został zmanipulowany, użyty już wcześniej. Wszystko można sprawdzić, tylko trzeba poświęcić trochę czasu i mieć taką w sobie odporność na informacje, które płyną. To znaczy odporność nie uznawać wszystkiego za kłamstwo, ale weryfikować, czyli mieć świadomość tego, że jeżeli coś wywołuje we mnie bardzo dużą emocję, no to znaczy, że to już jest pewien produkt. Jeżeli coś jest zbyt proste, zbyt oczywiste i zbyt szybko podane, no to to natychmiast trzeba jakby odłożyć do półki. To jest jakiś push, to jest informacja, to znaczy nie wiadomo, czy to jest informacja, czy to jest dezinformacja, która ma wywołać bardzo określony efekt psychologiczny na mnie i na przykład wzmożyć moje poglądy proizraelskie albo propalestyńskie. Więc
Przestrzegam przed takim szybkim uleganiem, wyrabiajmy sobie własne zdanie, ale czytajmy książki, nie tylko źródła. Tak, to już niestety czas nam już minął i niestety musimy już kończyć, ale spotkanie było jak najbardziej satysfakcjonujące, nie tyle co dla mnie, tylko myślę, że też również dla naszych słuchaczy i obserwatorów oraz, tak nieskromnie powiem, dla fanów pani doktor, gdyż jak każdy dobrze wie, szczególnie osoby studiujące u nas na uniwersytecie, pani Agnieszka nie ma sobie równych, jeśli chodzi o znajomość z Rosji czy samego Izraela. I z tej mojej właśnie okazji chciałbym bardzo podziękować pani za spotkanie i życzyć miłego dnia oraz jeszcze innych naszych spotkań. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję, ale panie Jakubie, my powinniśmy zrobić taką erratę i powiedzieć, że nie jest pan moim studentem, znaczy już teraz, prawda? Nie ma pan żadnego interesu w tym, żeby komplementować, za to oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, ale tu nie ma sprzeczności interesów, prawda? Jakby to zakładam, że warto byłoby dodać. Bardzo dziękuję za zaproszenie, polecam się na przyszłość. Jak nie Izrael, to Rosja, zawsze tam się coś dzieje, ale warto się tym państwom przyglądać, bo to zawsze jest dużo takiej, powiedzmy, nie chcę powiedzieć frajdy, bo to źle zabrzmi, ale takiej pasjonującej historii, nie tylko akademickiej. Więc jeżeli państwo macie wybierać jakieś kierunki swoich zainteresowań, to ja polecam Izrael i Rosja jak najbardziej. Tak, także dziękujemy Państwu bardzo. Do widzenia.